Dzisiaj zawiniemy troszkę z innym tematem. Naturalnie, bez spinki. Po co w ogóle krawaty i te inne? Z całym szacunkiem dla ziomeczków tutaj, ale... Chciałbym, żebyśmy zapamiętali ten obraz. On się przyda w dalszej części. Tak w sumie funkcjonuje, może troszkę mniej tak, ale tak funkcjonuje na co dzień. Gdzie jestem z chłopakami na osiedlu, gdzie w pracy, to tak... Siemka Mordko, jak tam życie? I chciałbym, żebyśmy zapamiętali sobie taki obraz. Obraz, taki po prostu obraz. I dojdziemy do tego zaraz, po co to nam jest. Teraz się przemienię na niedzielę. Witam serdecznie bracia i siostry. Chwała Panu. Otwórzmy Słowo Boże. Nie chcę się, żeby to wyszło, że się śmieję czy szydzę, broń Boże. Ale to też chcę, żebyście zapamiętali ten obraz. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszej księgi w Biblii naszej, która się znajduje. To jest Księga Rodzaju. Jak mamy Biblię, to sobie otwórzmy. Jak nie mamy, to ja przeczytam. Trzeci rozdział od 9 do 24 wersetu. Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to odrzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, była ze mną i dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ona zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz ją w piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo toku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz i z niej po wszystkie dni życia swego, ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielnym polem. W pocie czoła oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewą, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skóry i przyodział ich. Rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty, i tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Troszkę długi fragment, ale pozwólcie, że się pomodlę. Panie Boże, daj nam dzisiaj takie serce otwarte na Twoje słowo, byśmy mogli faktycznie skorzystać z tego fragmentu, z tego, co Ty, Boże, wierzę, że też jakoś mówisz do mnie. Panie, jeżeli coś będę głupiego gadał, to zatrzymaj to. Otwieraj nasze serca tylko na Twoje słowa. Amen. I zanim temat mojego kazania to jest dzisiaj choroba świata poprzez pryzmat dwóch ogrodów. Ogrodu Eden
i ogrodu, w którym Pan Jezus modlił się do Ojca przed ukrzyżowaniem Getsemane. I zanim człowiek upadł, w sumie świat był rajem, Eden był rajem, nie było tam żadnego płaczu, nie było bólu, nie było konfliktów, nie było kłótni, łez. Było po prostu doskonale. Niestety człowiek po prostu to wszystko spaścił. Ale Bóg przychodzi do człowieka i nie mówi: o ty głupi, zrujnowałeś wszystko, masakra jakaś. Tylko przychodzi do niego i się pyta, woła: Adam, gdzie jesteś? I szuka człowieka. On nie przychodzi go potępić, ale przychodzi, żeby go znaleźć. I pyta nas, chociaż on już zna odpowiedź. On wie, gdzie my jesteśmy, on wie, w jakim stanie jesteśmy, ale pyta nas, bo wie, że my sami potrzebujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie po to, żeby doznać uzdrowienia, żeby doznać przebaczenia, żeby coś się mogło wydarzyć. On jest doskonałym duszpasterzem i to, co się tam wydarzyło, ma dzisiaj konsekwencje, swoje konsekwencje do dzisiaj. Jest to tak zwana konsekwencja tego, że szukamy lekarstwa na tą chorobę do dzisiaj. Po prostu każdy z nas szuka lekarstwa. Tą chorobą oczywiście, jak się domyślacie, jest grzech. No ale powiemy sobie tak: a grzech, będziemy o grzechu gadać, jakby nie było o czym innym gadać, ale myślę, że to jest bardzo ważny temat, dlatego że każdy się z nim boryka, każdy się dotyka jakby grzechu, każdy z nas ma, to jest coś, co jest blisko nas, jakby zmagamy się z tym codziennie, to jest coś, co jest taką kulą u nogi. Często coś, co po prostu, co mamy na co dzień. No. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym rozmawiali. I wiesz, że jak przestudujemy sobie ten tekst, to nie tylko będziemy zachęceni, zainspirowani fajnym kazaniem albo jakimś, albo fajnym tekstem, tylko wierzę, że faktycznie znajdziemy praktyczne Boże odpowiedzi, jak sobie radzić z tą chorobą. Gdzie jesteś, pyta Bóg. Ukrywam się za drzewami. I Adam musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ucieka przed Bogiem. My też musimy często sobie zadać pytanie, dlaczego my uciekamy przed Bogiem. I Bóg mówi: Adam, chodź, przejdziemy się, przespacerujemy się po ogrodzie, opowiedz mi, co się stało. Jakby postawa Boga jest tak, on chciał poznać, co się stało. Adam mówi: nie mogę, bo jestem nagi. I czy to była prawidłowa odpowiedź? Przecież cały czas był nagi do tej pory, nagle jest nagi. Ale chodziło o coś głębszego. Bóg pyta: kto ci powiedział, że jesteś nagi? I czytamy w trzecim rozdziale na początku, że Adam z Ewą byli nadzy i nie wstydzili się w ogóle, nie? I Bóg pyta: ale co tak naprawdę się stało? Przecież byliście nadzy i nie wstydziliście się. I to nie chodzi. I czytamy, że nagle otworzyły im się oczy. W momencie, kiedy zgrzeszyli, nagle otworzyły im się oczy i zobaczyli, że są nadzy. I to nie chodzi o to, że fizycznie nagle teraz, o kurczę, przypał, nadzy jesteśmy. Tylko chodziło o to, że coś się w nich zmieniło. Coś się wydarzyło w ich sercu. Coś się tak przemieniło, że jakby dostali jakby nowe sumienie. Nowe to nie znaczy lepsze. Inną tożsamość, jakąś lukę w sercu, jakąś dziurę, pustkę. Nagle mieli poczucie, że coś stracili. Mieli coś ważnego i nagle mają to poczucie, że straciliśmy coś. Coś mega ważnego. Adam i Ewa zdecydowali, że sami... Bóg chce wiedzieć, co się zmieniło. I Adam i Ewa zdecydowali po prostu, że oni sami sobie poradzą. I mówią: dobra, Panie Boże, fajnie stworzyłeś nas, jest dobrze, ale my sobie sami chcemy teraz układać swoje życie.
I od tego momentu to wydarzenie zapoczątkowało coś niesamowitego, bo od tego momentu, wcześniej tego nie było, ale od tego momentu aż do dzisiaj człowiek, każdy człowiek musi kontrolować informację, która dochodzi na jego temat. Czyli oni się przez to wydarzenie stali widzialni. Do tej pory byli niewidzialni, a nagle stali się widzialni przez osobę, nagle stali się widzialni i nie mogli kontrolować informacji na swój własny temat. Od tej pory nie mogli już kontrolować tego, co inni o nich myślą, bo stali się widzialnymi. I ta choroba polega na tym, że człowiek próbuje teraz za wszelką cenę kontrolować informacje na swój własny temat. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie tutaj. Muszę się posiłkować. Więc ta nagość nie jest brakiem ubrania, tylko jest tym, że jesteś widzialny przez kogoś, kogo nie widzisz i w związku z tym nie możesz kontrolować tego, co ten ktoś myśli o tobie. I ta nagość sprawia, że czujemy się nieakceptowani i to jest ciężkie i bolesne. I żeby to zobrazować, taki przykład, z kolegą jedziemy z pracy i mieliśmy jakiś projekt wysłaliśmy do firmy, tam taki graficzny, no i on rozmawia przez telefon z klientem i no i klient mówi, nie podoba mi się ten projekt, a tam chyba 9 projektów było. Beznadziejny w ogóle jest, jakoś taki, nie, znaczy nie, że beznadziejny, ale nie podoba mi się. No i rozłączył się, a ja mówię, bo ja robiłem ten projekt, mówię, ty, projekt jest kozacki, mówię, wciśniemy mu to, bo jest najlepszy projekt, mówię, trzeba to pchnąć, nie? Mówię, dzwoń tam i pchnij, nie? Okazało się, że nie rozłączył telefonu. Klient słyszał wszystko i czułem się nagi, nie? Nagle straciłem straciłem kontrolowanie informacji na mój własny temat. Nagle coś się wydarzyło dziwnego i na pewno mieliście coś takiego, taką sytuację, w której już nie byliście w stanie kontrolować informacji, co druga osoba o tobie myśli. I Adam i Ewa stracili coś bardzo cennego. Stracili pewną czystość, sprawiedliwość, pewno stracili poczucie akceptacji, chwałę, stracili chwałę, którą Bóg ich obdarzył na początku. I nieposłuszeństwo człowieka sprawiło, że od tego momentu jego zadaniem nadrzędnym stało się to, że próbuje znaleźć lekarstwo na tą chorobę. I różne. Przez lata myślę, że akurat nie miałem czasu, żeby to zbadać, ale wydaje mi się, że to było mega ciekawe zbadać, jak przez lata sobie ludzie radzili z tym, żeby kontrolować opinię na swój temat. My możemy dzisiaj spojrzeć i zobaczyć, w jaki sposób nasza epoka radzi, w naszym wieku, jak radzimy sobie z kontrolowaniem tej informacji. Ja myślę, że Facebook jest pewnego, nie jestem przeciwnikiem, żebyście mnie nie zrozumieli, że jestem jakimś, mam Facebooka tam sobie. Ja nie o to chodzi, że jestem przeciw czy za, tylko bo czasami w kościele jak powiesz Facebook, to że już ktoś zaraz odbiera, że złe albo coś tam. Nie w tym rzecz. Facebook jest narzędziem dzisiaj, które jest pomocne do tego, żeby kontrolować informacje na swój własny temat. Więc możemy lansować swój własny wizerunek. Nie mówię, że to ludzie robią, ale po prostu no, kto chce pokazywać depresyjnego siebie na Facebooku, nie? Albo że ma jakiś ciężki czas, albo no to jest pokazujemy, że jest spoko, nie? Życzę ci tylu przyjaciół, ile masz na Facebooku. Życzę ci takiego życia, jakie masz na Facebooku, takiego szczęśliwego, nie? I jest to pewien narzędzie do jakieś lekarstwo na tą chorobę, na jakiś czas, prawda? Ono działa, bo możemy kontrolować przez to wizerunek nas własny przed innym człowiekiem. W trzecim rozdziale czytamy, dlaczego tak strasznie próbujemy kontrolować to, jakimi jesteśmy. Dlaczego czujemy się nadzy. I powód jest taki, że każdy z nas w głębi serca wie, że gdzieś tam jest sprawiedliwy, czysty wzrok, przed którym nikt nie może się ukryć. Bóg, który jest święty, którego nie można przekupić. Sędzia sprawiedliwy, który będzie sądził świat i przed którym nie jesteśmy w stanie stanąć. Jeżeli by go nie było, to świat byłby stracony i nie miałby żadnej szansy. Ale my wierzymy, jako ludzie wierzący,
że i wiemy, znamy Boga, dlatego jest nadzieja. Czy nie macie czasami poczucia takiego, że coś straciliście? Takiego poczucia, że poczucia straty, jakiejś pustki. Widzimy, że człowiek jest bardzo kreatywny i wymyśla milion sposobów. Pan Bóg stworzył człowieka kreatywnego, milion sposobów, jak sobie tłumaczyć pewne rzeczy. Już widzimy na początku, znamy to, że Adam mówi, no wiesz co, no Ewa, jaka Ewa, no Ewa, nie? Ewa mówi, Panie Boże, ale wąż, nie? A wąż pewnie sobie myślał, no pełzłem takie ładne jabłko, mówię, ty nie zbierzecie se? Czy tam owoc, nie? Banan. Nie weźmiesz to tak banana, no proszę, jaki ładny, nie? I od tego czasu człowiek zaczął kombinować i ma milion wymówek, żeby tylko nie ukazać się nagim. Bo dzisiaj w tym takim znaczeniu obrazowym, duchowym, wszyscy jesteśmy nadzy, nie? Ale często właśnie próbujemy na siłę przykrywać tą nagość. I oni wstydzili się Pana Boga. Od razu się schowali za drzewo, nie chcieli, bo wiedzieli, że nie są w stanie jakby się tutaj jakby wytłumaczyć i stracili coś w tą samą kontrolę. I właśnie od tego czasu jeszcze raz powtórzę, że musimy kontrolować tą informację, to jak inni nas postrzegają. Ale wiecie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak bardzo chcemy kontrolować te informacje? Bo nie wierzymy, że jak pokażemy się takimi, jakimi jesteśmy, to że ludzie nas zaakceptują. Że jak pokażemy się tym tacy nadzy, to że ktoś będzie nas kochał w ogóle, lubił w ogóle, nie kochać. Tam. Czy ktoś w ogóle będzie chciał ze mną przebywać z 5 minut, jakbym pokazał, kim naprawdę jestem. I każdy wie i zna siebie na troszkę. Myślę, Pan Bóg zna najbardziej. To jest w ogóle łaska Jego, że w ogóle funkcjonujemy, ale każdy zna siebie i wie, że jak ukazalibyśmy się tym, kim jesteśmy naprawdę, to mamy takie poczucie, że wtedy nikt by już nas nie chciał kochać, nikt by już z nami nie chciał być. Stracilibyśmy grunt pod nogami. A po prostu nie wierzymy w to, że możemy być kochani, jeżeli byśmy byli sobą. I tak odkąd jestem w Sączu, już to mija jakieś prawie półtorej roku, przez 8 miesięcy robiłem nic. Znaczy pomagałem szwagrowi w remoncie, tam różne rzeczy, ale miałem wrażenie, że jestem do niczego, nie? 8 miesięcy siedzi chłop w domu i nic nie robi, nie? W Warszawie to robiłem milion rzeczy, no to nie miałem kiedy oka zamknąć. Tu praca z młodzieżą, tu na WSTS-ie, wyższej szkole się tam, tutaj jest projekt M, tutaj projekt W. Strasznie dużo działałem i zobaczyłem, że swoją nagość ja osobiście przykrywam aktywnością. To mi daje poczucie tego, że ja jestem w porządku, nie? I o, przykryłem nagość, robię dużo rzeczy, jestem religijnym człowiekiem. To jest super, nie? No nagle jestem przykryty, spoko, jest kontrolowana informacja. Ludzie mówią, dobrze, fajnie, młodzieżowy taki. Tutaj brat Andrzej mówi tydzień temu, o, lubię tych młodych, to są fajne chłopaki, nie? I o, ta przyszłość, nie? No i fajnie, nie? To jest pewna jakaś taka otoczka nas młodych ludzi, nie? Ale kiedy ściągniemy to wszystko, wtedy jesteśmy nadzy. Niektórzy idą w drugą stronę. Są tacy bardzo oficjalni, tacy dumni, tacy nie dotykaj mnie, bo po prostu wiesz, o co chodzi, nie? Jakby nie, a w środku pękają, nie? A w środku jest, ale i tak jak ten przykład też dzisiaj, chciałem zobrazować w ten sposób, jak się przebrałem, że są pewne różne formy, nie? W różny sposób reagujemy. Ja też myślę, że w jakiś sposób gram jakąś rolę w społeczeństwie. I myślę, że wszyscy odgrywamy pewne role, nie? No, jakoś tak się wychowaliśmy pewne i gramy pewne jakieś takie role, mniej, bardziej. Staramy się w tym środowisku jakoś dopasować.
I różne postawy mamy, ale w tych wszystkich postawach mamy jedno, co łączy to, czyli to, że nie chcemy pokazać, kim naprawdę jesteśmy. I później, dzisiaj przez ten wiek XX cały, XXI, psychologia bardzo się rozwinęła i też myślę, że zaczęliśmy tłumaczyć psychologią wiele rzeczy. Na przykład, no, mój tata był taki albo taki, moja mama nie miała mamy, więc tak reaguje po prostu, to jest naturalne, nie? Już nie nazywamy pewnych rzeczy, jakby kiedyś to tak się mówiło, to patologia, nie? Ale dzisiaj psychologia doszła do tego, że nazywa wszystkie dziedziny pewną dysfunkcją, jest tak szczegółowa w tym wszystkim i tak mądra, ale mimo wszystko nie znajdujemy tam konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Nie znajdujemy tego lekarstwa. Ona pomaga w pewnym znaczeniu, pomaga nam sprecyzować pewne rzeczy, ale wciąż nie przykrywa naszej nagości, nie? I to właśnie się wydarzyło w Ogrodzie Eden. Że jest ta pustka, czasami nagość. Ewa i Adam i konsekwencje nieposłuszeństwa. I nieważne, jak bardzo będziemy się starać i jak bardzo będziemy religijni i dobrzy, nieważne, jak będziemy pomagać innym, jak będziemy spełniać pewne uczynki, nie jesteśmy w stanie zakryć tego. Po prostu to nie zadziała. Jest taki duński filozof, bardzo go lubię. Nie żebym jakoś studiował filozofię i bym był kozakiem, wiesz. Różni tam, ale akurat ten duński, tylko po prostu tam jednego znam czy dwóch. Ale akurat ten jest mega fajny, to jest Soren Kierkegaard, on był egzystencjonalistą. To był człowiek, który przez to życie się tak bardzo ocierał o to życie, że po prostu całymi plecami on tak przecierał się swoim życiem o to takie życie, takie egzystencjonalne. I on powiedział takie kiedyś słowa, znaczy napisał, że tylko ten, kto naprawdę jest odważny, może pokazać, kim naprawdę jest. Bóg mówi, że On i tylko On jest w stanie przykryć naszą nagość, wypełnić tę pustkę. Żeby to zobrazować, przeczytam fragment z Księgi Ezechiela z 16 rozdziału od 4 do 10, gdzie Bóg mówi do swojej oblubienicy, do narodu wybranego, takie słowa. A z Twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, że nie przecięto Twojej pępowiny i nie obmyto Cię wodą, ale aby Cię oczyścić, nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie, leżącej w krwi, żyj, rośnij, jak roślinę polną uczyniłem Cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś, doszłaś do pełnej urody, Twoje piersi nabrały kształtu, a Twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan. I stałaś się moją i obmyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Potem przyodziałem Cię szatą haftowaną, nałożyłem Ci sandały i z miękkiej skóry dałem Ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. I tam jeszcze można czytać dużo więcej, jak Pan Bóg obdarował swoją oblubienicę, ale pokazuje to, że tylko Bóg może faktycznie przykryć naszą nagość i my to przymierze, bo to jest też mowa o nowym przymierzu, mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Max Lucado, taki autor, niektórzy kojarzą, powiedział, że Biblia to historia dwóch ogrodów, Eden i Getsemane. W pierwszym Adam upadł, w drugim Jezus powstał. W pierwszym Bóg szukał Adama, w drugim Jezus szukał Boga.
W Edenie Adam ukrył się przed Bogiem, w Getsemanie Jezus wyszedł z grobu. W Edenie szatan doprowadził Adama do drzewa, które doprowadziły do jego śmierci, a od Getsemane Jezus poszedł do drzewa, które doprowadziły do naszego życia. Paweł apostoł mówi, że Jezus jest drugim Adamem, że przyszedł, aby naprawić wszystko. I ten drugi ogród Getsemane nie był wcale pięknym ogrodem. Był, możemy się spodziewać z opisu, że był ciemno było, bo to była noc. Być może zimno, nie wiem. Ale nie było to na pewno raj. Jeszcze dodatkowo Jezus znosił cierpienie z powodu grzechu Adama, z powodu grzechu mojego, naszego wspólnego. Kiedy Adam zgrzeszył, Adam ucieka od Boga, a kiedy Jezus nosi nasze grzechy, On biegnie do Boga. Jezus przychodzi do Boga, jeżeli... I to jest ta różnica. Jezus wszystko naprawił. Piękno, które zostało utracone w ogrodzie Eden, nie zawsze będzie stracone. I mamy nadzieję, bo wiemy, że Jezus na krzyżu pojednał człowieka z Bogiem. On przyszedł jako ostatni Adam być barankiem ofiarnym, przyjął gniew Boży za wszystkie grzechy i za to, co miało swój początek w ogrodzie Eden. I to, że nie jesteśmy w stanie stanąć przed Nim, to też Jezus wziął na siebie, okrywając nas płaszczem sprawiedliwości. Jezus się na nowo staje dla nas drzewem życia. Mówi, dobra, wylazuj za tego drzewa. Co tam? Dawaj tu mordo. Wyłaź stamtąd, nie? Chodź. Mam ten płaszcz. I Bóg Ojciec patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna, przez ten płaszcz, który nas okrywa. I to jest wspaniała wiadomość, prawda? Bo by było strasznie, jakby tak nie było. I tak reasumując to, co powiedziałem. Człowiek zniszczył to, co Bóg mu dał. W swoim sercu zdecydował, że nie potrzebuje Bożego prowadzenia i sam sobie poradzi. Staje się nagim. Ale konsekwencja tego trwa do dzisiaj, że próbujemy na tą chorobę odpowiedzieć. Tą chorobą jest to, że cały czas próbujemy kontrolować informacje na swój własny temat, tak żeby była skontrolowana, tak żeby inni nas postrzegali tak, jak chcemy. Nie chcemy być poznani takimi, jakimi jesteśmy. Człowiek nie jest w stanie naprawić za wszelką cenę jakkolwiek, nie jest w stanie pojednać się z Boga sam, nie jest w stanie wypracować sobie jakiejś mega świętości. Jedynie Bóg może to zrobić i On sam może to naprawić i czyniąc to ofiaruje dla nas swojego umiłowanego Syna, który jest nowym Adamem, czyli już nie musimy patrzeć na starego Adama, nie musimy się tam martwić tym, ale możemy patrzeć na nowego Adama i On niszczy ten problem choroby ludzkości. W Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec zniszczył ten problem, także dzisiaj, jeżeli wierzymy Jezusowi, ufamy Mu, to naprawdę nie musimy kontrolować. Amen. I to jest moje pragnienie, żeby nie musieć kontrolować tego. Jakby było fajnie, gdybym mógł być takim, jakim jestem i ktoś na przykład powie mi, o, nie wiem, masz śmieszne buty, nie? Albo ktoś, w ogóle, gdzie ty chodzisz do kościoła? A taka rozmowa ostatnio. No, jak ty, no, a gdzie się spotykacie? On mówi, a do Piasta ja nie idę. Ja mówię, już nie w Piaście, nie? Teraz w piwnicach. A co to za kościół, nie? I jakby szyderka, ale powiem wam, że spływa po mnie to, naprawdę. I chciałbym, żeby jak najbardziej takie komentarze mnie nie ruszały. I myślę, że każdy z nas chcielibyśmy, że nie wiem, ktoś dostaje kosza od dziewczyny i po nim to spływa, bo on wie, że w Bogu ma wartość, nie? On wie, że spoko, no, wiesz, życie. Trudno, no, ale jest... I marzę o tym, żeby mieć taką postawę. Marzę o tym, żeby nie musieć, znaczy nie,
no, nie marzę o tym, żeby kosza dostać, nie? Ale marzę o tym, że... Marzę o tym, żeby nie musieć kontrolować tej mojej cały czas i tak starać się po prostu, żeby czasem nie wyszło, jakim jestem, albo chciałbym po prostu żyć wolny, nie? A Jezus daje tą wolność. Chciałbym być sobą i być przed Bogiem szczerym. No i właśnie Pan Jezus niszczy tą barierę. Ja z tego korzystam. Ja nie wiem jak wy, ale ja chcę z tego korzystać jak najbardziej i chcę się uczyć tego coraz bardziej. I ten anioł, o którym czytaliśmy, który stoi z mieczem i pilnuje wejścia do ogrodu Eden, z tym ogromnym mieczem, to on już wykonał cios, już ściął głowę. Ten anioł zciął głowę Jezusa, także mamy dzisiaj dostęp do życia wiecznego i chociaż teraz jesteśmy w drodze, to jest takie słowo piękne, może przeczytam to zdanie, bo to sobie ułożyłem, to ten anioł, który stoi z mieczem i pilnuje drogi do drzewa życia, wykonał wyrok. Ktoś już poniósł karę. Śmierć, ktoś już poniósł karę śmierci, to był Jezus, a orszak, takie ładne słowo, stare. Ci, którzy Jemu uwierzyli, czyli ja, wy, my i ci, którzy pokładają w Nim nadzieję, wyruszyli do życia wiecznego, tego wspaniałego raju. Przewodzi nim Jezus, a my, ja i ty, wierzę, że idziemy tuż za nim i nie musimy już kontrolować wszystkiego, gdyż on nas sprowadzi. I jeszcze chciałem powiedzieć tylko na koniec, że naprawdę odczuwam w swoim życiu Boże prowadzenie i Bóg działa, zamyka drzwi, które mają być zamknięte, otwiera te, które mają być otwarte. No, także pomodlę się na koniec, pozwolicie, pomodlmy się razem, żebyśmy byli po prostu prawdziwi i żebyśmy nie żyli już my, ale żeby żył w nas już Chrystus i wtedy będzie spoko. Panie Boże, tak bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo. Panie, spraw, byśmy byli szczerzy przed innymi, przed sobą samym, przed Tobą, Panie. Byśmy nie musieli udawać kogoś i jakieś grać takich różnych ról, Panie, ale żebyśmy mogli być po prostu tym, kim Ty chcesz, żebyśmy byli. Panie, spraw, aby Jezus Chrystus, Boże Ojcze, w nas mógł po prostu być w pełni objawiony, byśmy mogli być zanurzeni w Jezusie, żeby ten płaszcz sprawiedliwości Twojej przykrywał nas całymi. I tak bardzo Ci, Boże, dziękuję za to, że Ty rozwiązałeś i zniszczyłeś tą chorobę świata. Tak bardzo Ci dziękuję, że już nie ma tej choroby. Tobie chwała. Amen.